Witam Państwa, Michał Bugno, to jest program Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj zdobywca korony Himalajów i Karakorum, Piotr Pustelnik. Witam serdecznie. Cześć, dzień dobry. Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie. Takie motto, takie hasło wisiało przez wiele lat nad Pana biurkiem w pracy. Czy zdobycie wszystkich 14 ośmiotysięczników przez wiele lat stanowiło dla Pana właśnie taką teoretycznie niemożliwą rzecz, do której jednak warto dążyć, dla której warto się całkowicie poświęcić? Sam początek zbierania gór nie był w ogóle wtedy opatrzony żadnym tytułem. To była po prostu zwyczajna przygoda z górami, która stanowiła w pewnym sensie kontynuację poprzednich doświadczeń. A ja sobie założyłem, że dojdę w górach do wysokości 8000 metrów. Więc jak doszedłem w 90 roku do tych 8000 metrów, to wtedy nie miałem jakichś wielkich aspiracji do korony Himalajów. Ale ten taki pewien specyficzny rytm wyprawy i ten cały anturaż, prawda, wokół tego przedsięwzięcia, no strasznie mi się spodobał. No, był czymś w rodzaju magnesu, który ściągał mnie tam. No właśnie, w 90 roku, kiedy wszedł Pan na swój pierwszy ośmiotysięcznik, miał Pan wtedy 39 lat, poczuł Pan, że to jest taka pasja, która może Pana totalnie wciągnąć? Tak, no bo to było to poszukiwanie celu, które się zakończyło sukcesem. Znaczy, to był ten cel, o który mi w górach chodziło, że te najwyższe, że taki sposób, taki w pewnym sensie maraton górski. Ale dopiero gdzieś tak przy okazji chyba szóstej czy piątej góry dopiero zauważyłem, że teraz czas na postawienie sobie takiego właśnie celu, jakim jest korona Himalajów. I ten cel osiągnął Pan 20 lat później, kiedy wszedł Pan na Annapurnę. Miał Pan wtedy już 59 lat. Czy można powiedzieć, że te 20 lat w Himalajach, 20 lat zdobywania ośmiotysięczników bardzo Pana zmieniło jako człowieka? To było dla mnie bardzo specyficzne przeżycie i na pewno mnie uzbroiło w jakąś ogromną dozę cierpliwości do wielu wydarzeń i dało mi dystans do takich trochę przyziemnych rzeczy. Czasami ten dystans. A jak ta cierpliwość i ten dystans z gór najwyższych, z Himalajów, z poziomu 8000 metrów przekłada się na cierpliwość i na dystans tutaj na nizinach? Znaczy, on się przekłada w dosyć prosty sposób, który czasami irytuje najbliższych tej osoby. Mianowicie to jest rodzaj takiego zmniejszenia jakby poziomu emocji w stosunku do wielu spraw, takiego wycilautowania się, jak to teraz się mówi. Jerzy Kukuczka zawsze w górach, w Himalajach stawiał na wyczyn sportowy. Z kolei na przykład Wojciech Kurtyka tworzył wokół rgów. On oczywiście też chodził trudnymi trasami, robił fantastyczne sportowe rzeczy w Himalajach. Trudniejszymi od Jurka. Bardzo trudnymi, ale jednocześnie tworzył wokół tych gór, wokół Himalajów taką aurę mistycyzmu. Czy Pan powiedziałby, że jest Panu bliżej właśnie do takiego podejścia pod tym względem, jakie miał Wojciech Kurtyka? Znaczy, ja się absolutnie do żadnego z nich się nie jestem w stanie przymierzyć w ogóle, bo co miał w sobie Jurek, no to jest zupełnie nadzwyczajne. To samo dotyczy Wojtka, bo Wojtka rozmach i właśnie to jakby ta droga była dla niego ważniejsza niż sam cel. Ja podziwiałem jego sposób myślenia, ale teraz już z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie do końca je rozumiałem. Później już oczywiście zrozumiałem i to mi bardzo, bardzo pomogło, ale dla mnie jednak cały czas był cel ważniejszy niż droga. To myślenie, że droga jest ważniejsza niż cel, przyszło z czasem i w zasadzie na samym końcu korony się pojawiło. Właśnie, Pan zawsze mówił o sobie, teraz też bardzo skromnie się Pan wypowiada, ale zawsze Pan powtarzał, że w młodości nie miał wielkiego talentu do wspinaczki. Jak wiadomo, nie ukończył Pan pierwszego kursu wspinaczkowego, bo ówczesny instruktor uznał, że na razie się Pan do tego nie nadaje. Co w takim razie zadecydowało, że po latach to Pan właśnie został zdobywcą korony Himalajów i Karakorum? No jak wiadomo, tylko trzech Polaków na razie zdołało tego dokonać. Oczywiście jest tak, że absolutnie nie mam żadnych predyspozycji, jakie miał Jurek Kukuczka i do Krzyśka Wilckiego też się w ogóle nie porównuje. Natomiast wykorzystałem wszystkie swoje atuty, to znaczy tą cierpliwość, upór, pewną determinację. No i jednak trochę też mi tam Bozia dała tej wydolności na dużych wysokościach. Choć na pewno nie takich jak moi poprzednicy.
No i to pewnie zadecydowało, nic więcej. No i na pewno umiejętność poświęcenia w jakimś stopniu swojego życia prywatnego, życia rodzinnego, bo siłą rzeczy, jeżeli chce się jeździć w Himalaje, spędzać tam mnóstwo czasu, zdobywać góry, no to siłą rzeczy trzeba tą rodzinę tutaj w Polsce zostawić. Pan kiedyś wspomniał, że w młodości, tuż po ślubie, pana kuzyn zaczął bardzo pana krytykować za górską pasję, za to, że lubi pan się wspinać, że lubi pan jeździć w góry i powiedział wtedy, że to jest arodzinne, że tak na dobrą sprawę nie powinien pan w ogóle mieć rodziny. No Himalaiści często powtarzają, że jadąc w góry muszą zostawić tą rodzinę i jest w tym trochę egoizmu, oni się trochę czują egoistami. Pan miewał podobne odczucia, jeżdżąc w góry, spędzając tam mnóstwo czasu? No, zdecydowanie, oczywiście nie da się sklonować człowieka, rozdwoić go w jakiś sposób. Nie można być jednocześnie w domu, jednocześnie w górach. Ja w cudzysłowie straciłem na te najwyższe góry około 5 lat takiego ciągłego życia. Czyli niech pan sobie wyobrazi, że na te 20 lat 5 byłem poza Polską, a 15 byłem w Polsce. To jest 1/4 czasu. To jest i mało, i dużo. Ja powiedziałbym, że nawet to jest raczej dużo niż mało, bo często zdarzało się tak, że moje dzieci miały jakieś ważne w ich życiu wydarzenia i mnie przy tym nie było. Tego się nie da potem odrobić w inny sposób. To jest niepowetowana strata. A myśli pan, że dobry himalaista może być jednocześnie dobrym ojcem, dobrym mężem? No tak, to nie jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To dobry ojciec niekoniecznie musi być w domu 365 dni, bo to już byłaby pewna przesada. Takie narzucanie się. Ale dobroć polega na tym, że się po prostu jest w strasznie bliskim kontakcie ze swoimi najbliższymi. No i to starałem się robić. Mnie trochę zaskoczyła pana wypowiedź na niedawnej konferencji w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, kiedy powiedział pan, że jeżdżąc do Nepalu, spędzając tam mnóstwo czasu, zaczął pan w pewnym momencie zastanawiać się nad tym, czy nie warto byłoby kiedyś w przyszłości, że tak powiem w cudzysłowie, na stare lata, przeprowadzić się tam na stałe i zamieszkać, przenieść się do Nepalu, zostawić Polskę. Proszę powiedzieć, na ile poważnie brał pan pod uwagę taki scenariusz, żeby po prostu się tam wyprowadzić i zamieszkać na stałe? No więc jest w tym trochę takiego mojego niedopatrzenia, bo nie chodziło mi o to, żeby się tak w ogóle na stałe wyprowadzić, tylko żeby dzielić ten czas pomiędzy Polskę a Nepal, bo dlatego, że Nepal był dla mnie zawsze bardzo ważny. Spędziłem tam sporo czasu, mam tam dużo przyjaciół i lubię tam jeździć. Uważam, że to jest bardzo dobre miejsce w ogóle do życia. Natomiast... A co w Nepalu podoba się panu bardziej niż w Polsce? Jak w ogóle porównałby pan ludzi i te miejsca? No to są rzeczy nieporównywalne zupełnie. Inny świat. Tak, to jest zupełnie inny świat. Natomiast Nepal ma to, czego nie ma Polska, mianowicie ma ten krajobraz. Tego krajobrazu nie ma nigdzie na świecie, więc jest to zupełnie bezcenne. A ludzie są w sumie do Polaków bardzo podobni, bo też są bardzo ciepli, bardzo życzliwi, bardzo gościnni, mili, serdeczni, więc... Jakby takiej wielkiej różnicy nie widzę.